Kaciu, dobrze siedzę? Hej. No nie, nie tak. Tutaj musisz tak się, tak tu. Na co? Nie, za mocno, tak żeby ja cię tutaj chwycił, bo ja nie jesteś tak centralnie, tylko tak tylko o, się na bokiem. Mnie, no jak ja będę tak malował, jak portret jest z tą stroną. Ze szklanką. Dawaj, dobra, tak? Bo już masz brwi. Mam? To mów, co mam. Kichol. Pokaż, ty nie pokazujesz swoich praw. Nie wiem, jak to wyciągnąć teraz. Bardzo lubię, jak maluję obrazy. Bardzo lubię patrzeć. Kiedyś nie pozwalał nikomu. Nikomu, nie, nikt nie mógł patrzeć, jak on maluje na obrazy. Ja zawsze miałem pozwolenie. Pokaż. No widzisz, gdzie jadę? Już tu? Coś ty ze mnie nos. Zrobił. Ja taki brzydki jestem. Brzydki. I tu będziesz miał mniej zmarszczków. Ja tu mam to gębę z zorano, a ty tu masz jeszcze... Ty masz więcej przeżycia miałeś niż ja. A jak? To ma ładne rysy twarzy. Układ taki ma podobny jak papież. Że jest, on tam może mówić złośliwie, że niepodobny. Nie można od razu namalować portretu. Długo tak mam być? No się skończy gdzieś tak, całą noc, cały dzień. Nie wiedziałem, że ty jesteś dobry, ty jesteś mściwy człowiek. Za tyle serca, tak się teraz mścisz. A podrapać się mogę? Możesz. Malując, on mówi do obrazu. Na przykład maluje jakąś postać, powiedzmy starca. On mówi, o, taki dostojny, sędziwy facet z brodą, nie? Tu malujemy mu jeszcze zmarszczkę, tu mu zabierzemy zmarszczkę, nie? Także, no, mówi i rozmawia, i żyje tym. Tak jakby rozmawiał dziad do obrazu. Miałem 7 lat, zacząłem malować plakatówkami, farbami wodnistymi. Nie? Później miałem 14 lat, już malowałem olejem artystycznie, już na płótnie. Miałem 26 lat i z domu wyjechałem do Zielonki, to jest koło Warszawy. Nie? Tam malowałem na osiedlu wojskowym 5 lat, ale też padłem w trans, zacząłem tam pić. Nie? A tam pracowali z Głuchołaz i mnie przywieźli tutaj do Głuchołaz. I zacząłem tutaj, ale to też tak, po melinach. Ja go znam już kupę lat, powiedzmy około 20. Znałem go, chodziłem do niego na te pseudo mieszkania. Patrzyłem, jak on maluje, bardzo mnie to interesowało. Nawiązałem z nim kontakt jakiś taki, po prostu rozmawialiśmy, wspólny język żeśmy znaleźli. No i szkoda mi go było, bo był wykorzystywany. Chodziło o dach nad głową, nie? Że miał dach nad głową, no to musiałem... Jeszcze obraz był niedokończony, czy nawet mokry, nie? No to już do Żyda, żeby... Bo i na wypicie, i zarazem moje papierosy, żeby... I tak było, tak się ciągło, no to ja miałem tych przeprowadzek chyba ze 12 w Głuchołazach. Znaczy, ogólnie malowałem, żeby mieć dach nad głową. Żeby przeżyć, żeby gdzieś zamieszkać, żeby gdzieś przespać się, musiał dostosować się do tego towarzystwa, w jakim się obracał. No, a obracał się w takim towarzystwie nie za bardzo kulturalnym. Czyli musiał pić, czyli musiał palić. No i on tego nie ukrywa, on tego nie ukrywa. On później wpadł w alkoholizm. Chciał zaspokoić albo zapomnieć o tym swoim nieszczęśliwym życiu, bo miał nieszczęśliwe życie. Alkohol, nie? I trafiłem później do schroniska dla bezdomnych koło brzegu tutaj, nie? I mnie to się dowiedział i tam przyjechał po mnie. I tam, no tam, bo bym się załamał całkowicie, nie? I stamtąd mnie wziął, tutaj rozmawiał coś z mamą, nie? I z Michałem, z synem, nie? I udostępnili mnie tutaj tą górę. I już tutaj maluję prawie 4 lata. Tadeusz! Chodź po rosół!
chodź, Mietkowi weźmiesz. Idę już. Bo on chce mniej marchewki. A, Mrosowek. Tu jest dla ciebie. No, teraz ja najważniejszy. Brawo. Smacznego. Smacznego. Jemy, bo jestem głodny. Bardzo, bardzo jestem głodny. Jeżeli ktoś nie chce, to nic na siłę. Tadek chciał. Wyciągnął do niego rękę, on mi podał. No bo jakby nie chciał, no to by nie było nic z tego, bo był warunek jeden, że pomogę ci, ale zero alkoholu. No i udało się. Na razie odpukać w niemalowane. U nas rosół to tradycja niedzielna. Tadziu, pamiętasz, jak w mojej dyrektorce Żyda malowałeś? Aha. No to druga koleżanka dyrektorki chce. Pejzaż. A jesień, zima, wiosna, lato? O, tego to nie wiem. Bo to zależy, może być jakaś... Zapytaj się koleżanki, może chce ten. Akt. Akt, nie akt, przestań. Dziękuję. Zjadę. Na zdrowie. Pyszne było. Jak mnie przywiózł, tak jeszcze byłem, tak, miałem lęki takie, że bałem się po prostu ludzi, nie? I zacząłem takie... Nie widziałem jakiejś przyrody, pejzaży, takich uspokajających obrazów, nie? Tylko te trupie czachy zacząłem takie mroczne obrazy malować. On był tak zagubionym, jakby otumanionym, taki niepewny i z niego emanowała ta potrzeba takiej akceptacji. Tak się pytał, spoglądał, mało się odzywał, ale powoli, no to nasza rozmowa, Mietka przede wszystkim rozmowa, przyczyniała się, że on tak się powoli otwierał, powoli, ale to trwało długo, to nie, że to tak miesiąc, dwa, trzy, to trwało tak prawie do roku czasu. I jego obawa, że to nie będzie tak, że będzie musiał się już wyprowadzić i takie jego obawy były, ale później już powoli się przemieniały na lepsze. To był mistrzem cieni, mówiłeś mi. Nie, to był Rembrandt, mistrz światłocienia. Czego? Światłocienia. I co? I Rembrandt też zginął w wiedzy. W nędzy. Szybko doszedł do bogactwa, a umarł w nędzy. Tak samo Van Gogh. Ale jego obrazy, jakie cena, nie? Twoje też będą za 100 lat. Nie. Za dużo namalowałem. Pejzaży. Teraz będzie dawał doktor kwiaty. No dobrze, że ma taki duży pensjonat. I on już, doktora już znam, przeszło 20 lat. Od samego początku był kontakt. Ponad 400 obrazów na pewno mam. W swoim tutaj kolekcji na gościńcu Migałówka, które służą do tematycznych takich wystaw, mini wystaw na tym obiekcie. Właśnie, Marty. Pejzaże zimowe, wystawki, które... O, tu mamy obraz. Mamy jeszcze słoneczniki. Ja jestem lekarzem. I oprócz specjalistyki wąskiej prowadzę też podstawową opiekę zdrowotną. No i... Tacik został moim pacjentem, nie? Przez przypadek. I stąd jako pacjent, no, przychodził. No, tośmy o tym malarstwie rozmawiali, o tym, a to te obrazy. No, tamten tam trochę go trzeba tam poprawić. Już go wyprostowałem. Każdy jest do czegoś stworzony, jak to mówią, a tym bardziej te artystycznie, no, no, on jest po prostu do malowania. Nazwijmy to jeszcze, że on jest samochód. Nie, to proszę, tak? Dobrze, może być. Dobra. No mi się wydaje, że dobrze się wisi. Praktycznie jest wszechstronny, bo i autoportrety jak pod zamówienie to też namaluje i jak potrzeba, no to tutaj i ta martwa natura, no i kwiaty też mu wychodzą fajnie. Przeróżne te kwiaty, kwiatów jest bardzo dużo odmian, także w różnych układach, w różnych. No i te ulubione jego, te słoneczniki. No i stąd ta chyba przezwisko Van Gogh. No i ten życiorys podobny do słynnego malarza holenderskiego Van Gogha, nie? I tak, niech ten Niemcy to wymagają Van Gogh. Van Gogh. No dawaj, pogoda paskudna. Dawaj. Dawaj, bo jeszcze dużo. Gdzie mam tu je? No tam pod ścianę, tam koło lodówki. Aha, dobra. To uważajcie na kable, szufladę. Dobra, nie ma problemu.
Tak, tylko mało. No, tu będzie cerata. Ja to otworzę teraz, no. Uważaj w dół. Zaczęliśmy się starania o jakiś ten pokój socjalny. Okazuje się, że trzeba mieć 5 lat z meldunku, żeby dostać ten pokój socjalny. No ale minęło te 5 lat, no i teraz przyznali to bez problemu. Jak tutaj zrobił kontakt, tutaj gdzieś. Ja tam palcem nie kiwłem. Tadek tam chodził, pomagał, wiadomo, nie tam jakiś, w jakiś sposób, ale głównym sponsorem i darczyńcą jest pan doktor Migała. Jego zasługa, że Tadek został obywatelem Głuchołaz i z osoby bezdomnej będzie po prostu mieszkańcem Głuchołaz. O tak to można nazwać, nie? Teraz jak będzie miał to mieszkanie, to wiadomo, że tam jeszcze trzeba wykończyć, pomóc tam, posprzątać i myślę, że to będzie właśnie taki jego azyl prawdziwy. To wszystko co zrobisz, spokojnie. Nie miał mieszkania, nagle ma mieszkanie, no. Lokum i ten. I teraz by wszystko naraz chciał, nie? Mm. Tadek, a co z włosami? Namalujesz? No idzie, no włosy. Nie chciałeś przecież, nie? Jaki jest Nietek? Nietek jest opiekuńczy, wrażliwy, bo on lubi malarstwo. Ma takie coś w sobie, że on lubi malarstwo, nie? I ten. No Ewa, jego żona też, nie? I dlatego mnie wziął, tak jak mówiłem, ze schroniska, bo szkoda mu było, żebym się tam nie zmarnował, nie? I tutaj mi właśnie udostępnił tą górę i ten. I tutaj sobie maluje. No ale jest w porządku, Nietek. No. To mówię, dobrodzie. Co mi taki pysk robisz różowy? No a jaki? Różowy? A jaki ma być? Ty masz taki, nie masz takiej karnacji, takiej opalonej. Jak baba jakiś mówi. Ciebie to, żeby opalić, to trzeba palnikiem, co się świniaki odpala. Takim palnikiem, wiesz jak te palniki cię słońce nie weźmie. Trudne pytanie bardzo dla mnie. Dlaczego mu pomogłem? Dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Dlatego, że może też miałem jakieś problemy takie jak on. Dlatego, że kocham sztukę. No, dlaczego jeszcze? Dlatego, że warto pomagać ludziom. Chyba tylko dlatego, nie wiem. Nie wiem, może dlatego, że tak zostałem też wychowany. Ale nie wiadomo, czy brodę malować, czy nos, gdzie to tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. No to mi usta, to jak mam siedzieć? No to ja ustawiałem cię. Nie da rady spokojnie siedzieć.